Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Ruch Palikota wobec poselskiego projektu ustawy, wobec sprawozdania komisji do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zawartego w drukach nr 264 i 843. Nowelizacja ma zmienić obecnie funkcjonującą ustawę z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dokładnie 2 tygodnie temu w tej Izbie debatowano nad rządowym projektem ustawy o zwrocie podatku akcyzowego. W poruszanej dyskusji ustalono, że obecne poziomy zużycia paliwa rolniczego wynoszą około 126 litrów na hektar. Rządowy projekt przewidywał jedynie 86 litrów i pomimo kompromisowego rozwiązania w podkomisji popartego przez większość partii, który przewidywał 112 litrów na hektar, limit pozostał na tym samym poziomie. W poselskim projekcie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego tę zmianę już się dostrzega. Jest ona niezwykle ważna z punktu widzenia rolnika, tym bardziej, że z roku na rok wzrastają koszty związane z produkcją rolną, a ceny produktów rolnych niestety spadają. Dziwię się niezmiernie, że polski rząd chce zaoszczędzić nawet na ustawie, która nie jest już w tej chwili taka dość aktualna. W stanowisku Rady Ministrów wobec poselskiego projektu czytamy m.in., że zwiększenie limitów litrów na hektar ziemi spowoduje negatywny skutek na budżet państwa w 2012 roku, ponieważ skutki wprowadzenia ustawy nie znajdują odzwierciedlenia w wydatkach przewidzianych w ustawie budżetowej na rok 2012, gdzie na dopłaty do paliwa rolniczego została zaplanowana kwota 720 milionów złotych, czyli tyle samo, co w 2 poprzednich latach. Jednak należy przypomnieć, że pieniądze nie były całkowicie wykorzystane. W 2011 roku z 720 milionów złotych wykorzystano tylko 635 milionów. Rząd odpowiada też, że zwiększenie limitu z 86 litrów na hektar do 112 będzie kosztowało budżet państwa. 126 będzie państwa budżet kosztowało 1 miliard złotych, czyli te 280 milionów niejako, aczkolwiek no, ta kwota będzie większa, bo tutaj wykorzystania pełnego z pewnością też nie będzie. Kolejną kwestią, która została poruszona w projekcie ustawy, jest kwestia ustalenia w ustawie budżetowej wysokości stawki zwrotu podatku. Kolejną też ważną kwestią zaproponowaną przez wnioskodawców jest stworzenie możliwości składania przez producentów rolnych posiadających grunty w kilku gminach jednego wniosku o zwrot podatku akcyzowego w gminie, w której położona jest zabudowa mieszkalna. Jak najbardziej popieramy te zmiany w ustawie, gdyż umożliwiłyby to szybkie i doprecyzować proces administracyjny dla producenta rolnego, jak i urzędu gminy. Wejście w życie projektowanej ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej spowoduje zapewnienie miejsc pracy w gospodarstwach rolnych oraz podniesienie konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych. Pozytywnie wpłynie również na rozwój produkcji rolnej na obszarze całego kraju poprzez zmniejszenie kosztów produkcji, a podwyższenie opłacalności. W związku z powyższym Klub Parlamentarny Ruchu Palikota będzie głosował przeciwko odrzuceniu projektu. Dziękuję bardzo.